I w sumie się nie dziwię, teraz jak pomyślałem o tym, to faktycznie. Ale? Co jest? Kurde, blisko dychy! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną PZRT. Cześć, i czołem. A to jest mój kolejny przeciwnik jakby w kolejnym odcinku z serii, żeby trafić jak najlepiej w tarczę w Bimenji Drive na pseudotrybie multiplayer. To jest mapa tego typu, a my, naszym celem jest trafienie w jak najbliżej środka lub w sam środek wręcz tej tarczy. Za środek tarczy macie 10 punktów, później 8, 6, 4, 2 i 1. Także każdy z nas wybierze teraz po 4 samochody z dostępnych pojazdów i od razu mówię, że wybieramy powiedzmy od Audi R8 do forklifta, który tutaj będzie dotąd powiedzmy. Także dobra, proszę Państwa, ja zacznę od pierwszego pojazdu, a Wam oczywiście przypomnę, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem. Także moim pierwszym samochodem, który ja wybieram, jest taki stary, ale przerobiony w jakiś wyścigowy kombiak, powiedzmy, że to kombi nazwę. No, niech będzie, że to będzie kombi. Ja myślę, że on przeleciał. To są te nowsze, tak? W ogóle, jak widzisz, te niżej. Z tego, co widzę, no, te... tego. GT po prostu. A to weź tak. Może tego żółtego po prawej, już GT Performance Package, dobra, package, żeby był. Niech będzie. No i dobra, ja tu już daję, tak, umieść nowy, ja już je umieszczę w takim razie, masz tego Mustanga GT. No nie, Belasco Lightning. On jest jakiś taki śmieszny. On ma jakiś, patrz, spoiler tutaj taki z tyłu. Ja wiem, że spoilery mogą czasem, powiem tak, czasem mogą oddać, a czasem mogą zabrać niestety te spoilery. Jak to wygląda? O Jezus, jest to spoiler. Okay. Ten wygląda jak bestia. Night Snake, okej, umieść nowy. Proszę bardzo, Night Snake, ciekawostka. Użyłem raz tego pojazdu w wersji King Snake chyba, czy coś takiego. Był całkiem niezły, powiem tak. To masz dwa muscle cary w tym momencie jakby, nie? Lubię muscle cary. Okej, okay, no i wszystko jasne. Więc to kolejnym twoim powinien być Brukel Bastion w takim razie, on jest typowym. Dobra, okej, okay, niech będzie. Patrz, to nie jest tak, że ja ci daję fory, ja po prostu biorę ciekawe pojazdy. Zobaczymy, co ty weźmiesz teraz. Się podoba. Okej, okay, strada, no dobra, to tę stradę, tak? Chcesz? Tak. Dobra, to wybieramy stradę, umieść nowy. Proszę bardzo, o, to będzie mocne w takim razie. No, to co mi zaplusuje, chociaż boję się, że on może być jednak trochę za słaby. I tego się obawiam, że na przykład ta wersja może nie dać sobie rady. Ewentualnie pod gravel wersja, która mocniejsza by była. Ciężko wyczuć, która jest taka najmocniejsza opcja. Czy ta sportowa? Dobra, spróbujmy. Interceptor policyjny? Czy czerwony TRX, bo szybszy? On jest czerwony. Czerwień. No, dobra, czerwień, no to niech będzie, tylko ja go od razu wyłączę, żeby, bo on jest chyba bardzo, on jest bardzo głośny, tak mi się wydaje. Wyłącz go. Dobra, mam nadzieję, że działa w ogóle ten mod, bo jak nie działa, to trzeba będzie, no, powtórzyć. Zmienimy najwyżej. No, ciekawe, czy działa w sumie. W takim razie, tak wygląda wybór mój. Powiem tak, moje samochody nie wyglądają najmocniej. I szczerze, to są bardzo niewiadome. Ten nie wiem, jak się zachowa, ten nie wiem, jak się zachowa. W sumie nie mam pojęcia, jak czy żaden z nich, czy nie będzie każdym, wiesz, jakimś... Czy to nie będzie mój najgorszy wybór samochodów? Tymczasem twoje samochody wyglądają mocno. Mocno. Moim zdaniem twój każdy samochód ma szansę na dziesiątkę. A w tym moim wyborze, no niekoniecznie, ale przekonamy się o tym już za moment. Startuję. Ja się mocą, brałem to, co chciałem. No tak, oczywiście, oczywiście, bardzo dobrze. O to chodzi. Ja też brałem te lepsze wersje pojazdów z danej klasy. Dokładnie, też je chciałem. Nie jest tak, że jakieś fory tutaj też komuś chcę dawać specjalnie. Także dobra. No, chodzi o to, żeby się bawić, prawda? A nie, dokładnie, żeby wygrać. Tak. No a czasem są samochody, po których się nie spodziewasz, że 10 punktów potrafią zrobić. Na przykład autobus. No. Oj, to jest minus, o, niestety, kurde, że go bujnęło. Ale dwa punkty. Nic. Dwa punkty są. Ale dobrze leciał. Na początku, powiem ci, gdyby nie to, że go tak bujnęło lewo-prawo, gdyby nie to, że poleciał tak pu-pu-pu-pu-pu do tyłu.
Gdyby tego backflipa nie zrobił, może czwórkę by zgarnął, ale no, zabrakło mu trochę prędkości. Dobra, zostawiam ci tak kamerę, twoja kolej, panie Peżerte. Proszę bardzo. Oj, 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 ja tego nie widziałem, to jest najgorsze, ja tego nie widziałem. No tak działają masylkary. Dobra, Erko, czekaj, ja ci go zrespię. Proszę bardzo, jeszcze raz. Teraz już bierz pod uwagę, że masylkary mogą w ten sposób startować. Musisz bardzo uważać. Masylkary mają, wiesz, takie rwanie przecież, nawet w GTA. One mogą praktycznie stanąć na dwóch kołach. Także ze skręcaniem musisz delikatnie. No, jak ci pójdzie? O, zaczyna ci się silnik grzać. Dobra, i... Ha, nie, pod koniec. 4 punkty! Git. Powiem tak, no ten samochód, jak widać, ten pojazd, powiem tak, jeżeli samochodem lecisz za wysoko, to znaczy, że mógłbyś nim zrobić dychę. No. Ale no cóż, uczysz się na swoich błędach, że tak powiem, więc teraz ja, drugi pojazd, Lightning. Zobaczę, czy te, ja powiem tak, jeżeli ten spoiler okaże się być giga zły, bo właśnie tak może być, to wtedy go spróbuję odczepić do drugiego tego, ale no, pierwszy raz pojadę, niech będzie. Zobaczmy, jak ten Lightning się spisze. Okej, tutaj całkiem nieźle na razie sobie radzi. Właśnie najgorsze jest to, że ja nie wiem, jak ten spoiler zareaguje. Czy ja powinienem się teraz bardziej rozpędzić, czy jednak trochę mniej? Nie wiem, ciężko wyczuć. Okej, powinienem chyba bardziej jednak. Tak, zdecydowanie. 6 punktów, w szóstkę wpadłem przynajmniej, więc... Miał szansę, mi się wydaje, wiesz? Tak, bo ja nim przyhamowałem, więc na drugi raz po prostu pełna moc. Ten spoiler jednak nie jest aż tak zły, więc go zostawię nawet przy sobie. Dobra. Twój drugi pojazd, zapraszam do tańca. Znowu muscle car. Jedź, jedź. Tak, znowu ma, o, znowu rwie. O, już skręca. Już skręca. Nie skręciłem, to jest najlepsze. Panie, dobra. Ja powiem tak, ciężko się operuje, bo ja mam wrażenie, że mam delikatnie do tyłu operację, wiesz? Że co masz? Delikatnie do tyłu mam jakby delay delikatny, wiesz? Oho. No powiem ci, Bartek dał radę masylkarami jechać. Ja dam radę, musisz radę. W prawo troszeczkę, wiesz o tym. Wiem, tylko jak klikam prawo, strzałkę w prawo, a mi auto w prawo, wiesz, będzie. Dobra. Tak dobrze bawię. No, ale to też ma szansę, mam wrażenie. Nie, jednak nie będzie dycha. No dobra, 4. Dwa po 4 git. Dwa razy po 4. No, czy takie git, no to ja nie wiem. No mogę być dycha, nie? No, mi się wydaje, że ten twój samochód miał znowu szansę na coś więcej. Tym się boję, że to nie będzie miało w ogóle mocy i nie dolecę, ale 2 punkty i ja już jestem zadowolony po tym samochodzie. Zobaczmy, kiedy padnie mi ten, kiedy mi padnie silnik. O, już pada. Dobra, już wyłączam silnik. I zobaczymy. Na pełnej. Parzek mi zwolnił ten pojazd niestety, ale ty! Na 6! Na 6! Nie jest źle! Nie jest źle, drugi raz 6. Powiem tak, jestem zadowolony nawet z tych dwóch teraz pojazdów. Spisały się trochę lepiej niż myślałem. No ten pierwszy cały czas na minus, ale no cóż. Dobra. Ten ostatni zagadka chyba, nie? U ciebie. Dawaj. Dobra. Twoja tura. Sprawdź, czy możesz se w prawo skręcić. Czy w lewo. Nie. Delikatnie tu trzeba. No. Muszę tak. O, możesz w prawo, widzę, że możesz. Tak troszeczkę. Tak. No, ale nie za bardzo w prawo, wiesz, ty się... Nie wiem jak jadę, O, teraz dopiero widzę, co zrobiłem. Czekaj, jak nie wiesz, co, jak jedziesz? Delay mam, proszę. Może masz ale lagi spokojnie. U ciebie jakieś? Możliwe, całkiem, wiesz? Może są lagi od ciebie, dobra, no jedź. I były,
Ale spokojnie, dam radę. Bo z całą resztą nie było takich problemów, powiem ci. No właśnie, ja jestem problematyczny, nie zauważyłeś. Dobra. Jedziemy. Obróciło mi go, ale... No, tak. Dobra, trochę go obróciłeś, jest git. Trochę w lewo chyba minimalnie jeszcze powinieneś. No, ale ty w ogóle wiesz, jakbyś... Ty nawet nie chcesz go w lewo skręcać, tak widzę. No dałem w lewo. Ale tak dałeś bardzo mało na sekundę dosłownie. Dobra. Na szóstkę chyba wpadłeś, czerwona szóstka. Tak, jest git. Powiem ci, że w tym momencie my remisujemy. Aha, a remis lecimy. Zapis, czy nie? Nie, 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 albo wygrana, albo przegrana, chłopie. Aha, czyli rozumiem, że wygrane, przegranej. No, no takie były wyniki, nie było remisu po prostu, nie? Mam dwie wygrane i dwie przegrane na ten moment. Dobra, dobra. O kurczę, ten pojazd będzie gorszy niż myślałem. O, jojo, on ma krótkie te. Ja go chyba może bym wymienił bardzo chętnie. Zmień. No spokojnie. Ale nie, no już wybrałem gravel, więc gravel. On ma krótkie biegi po prostu. Aha. Więc dlatego szybko mi się silnik zniszczył. I w sumie się nie dziwię. Teraz jak pomyślałem o tym, to faktycznie. Ale? Co jest? Kurde, blisko dychy! Ósemka! Mocny! Ósemka, ale no trochę w prawo i dycha by była. Po prostu ja teraz nie trafiłem, można powiedzieć. Normalnie byłaby dyszka tym samochodem, a tak jest, ósemeczka. Kurde, no dobra, czekaj, uruchamiam ci go. Nawet ci go tak. Przygotuję ci, no i ruszaj, zobaczymy. O kurde, żeś wybrał pojazd. Jak to rwie, o Jezus. No, żeś same zrywne wybrał. Dobra, zdrespię ci jeszcze raz. Dziękuję ci bardzo za pomoc, jakby proszę troszeczkę bardzo. Jestem specjalny, kontuzjowany, wiesz co chodzi. Dobra, no kontuzja u PZR-te, kontuzja, tak? Kontuzja. Poparzył się dzisiaj trochę. Trochę. Dawaj, dawaj. Ostro. No to chyba L4 jutro. Nie, no co? L4. Musisz w prawo trochę, bo znowu zlecisz. Leczę tak zwane. Troszeczkę w prawo. To tak bardzo jest? Dobra, jest git. Dobra, nie jest źle, nie jest źle już. Dobra, jazda. O, ten może być dobry. Moim zdaniem twoje wszystkie samochody mają szansę na dychę w dalszym ciągu. No, on nie będzie dychał. Oj, w prawo żeś chłopie skręcił za bardzo. No, troszeczkę za bardzo. A patrz, dałby chyba? O, wydaje, oj. Nie. Jeden punkcik. Kiepsko. Ale to przez kierowanie przede wszystkim. No. No dobra, proszę państwa, po pierwszej serii wygrywam 7 punktami tylko i wyłącznie przez ten ostatni pojazd, bo do tego momentu był remis. Ale teraz druga seria, seria ostatnia, decydująca. Liczę na to, że tym samochodem uda się ugrać więcej niż 2 punkty. Tak naprawdę. Chociaż ja chcę tylko powiedzieć, że miałem pojazdy, którymi robiłem 0, więc... Serio? Więc 2 czy 1 to nie jest jeszcze najgorszy, tak. Bartek chyba też zrobił jakieś zerówki, więc... Z Bartkiem wygrałeś, rozumiem? Tak. To była moja pierwsza wygrana z Bartkiem. No dobra, no nie, no jego obraca, to jest jego największy problem. Minus. Tak, znowu 2 punkty, on miałby szansę w czwórkę może uderzyć, ale musiałby po prostu, wiecie, dobrze lecieć, a tak niestety, no to jest problem. Dobra, twoja chwila prawdy. Dobra, czekaj. No tak patrzę z Bartkiem. Bartek miał dużo zer. Bartek miał 4 zera, powiem ci. Jedną samą serię musiał mi trafić. W dwóch seriach, 2 pojazdami. Po 0. Takie se wybrał. Jak wybrał se malucha i coś, no to wiesz. Tak to było. No, pięknie jedziesz. Ten miał szansę na dychę, pamiętam. Ale zdobyłeś nim 4 punkty. Tak. No tutaj ty nadrabiasz. Tym samochodem to jest ten, którym na... Za szybko. Aj! Tutaj troszkę zwolniłem. Znowu 4. Ale za szybko żeś znowu pojechał. No, za szybko. Nie wyczułem, nie. Panie PZRT, za szybko. No nadrobiłeś 2 punkty. Ile nim jechałem tam? Wcześniej ile miałeś punktów? Nie, ile nim jechałem wcześniej? 340? Nie wiem, czy... No, to za dużo chyba trochę jednak. Jest tam, myślę, że był git. No, może. Dobra. Panie Lightning, lecimy.
Gavril Vertex w wersji Lightning. Tym co? Ja mogłem tym chyba szybciej, tak mi się wydaje, jechać. Tak. To był chyba ten. Nie ma chyba szansy na dychę nawet. No dobra, zobaczymy. 30, 120. O, dychu! Łatwo. Dychu! Dla ciebie łatwo. Ale widzisz? To leciałem dobrze. Kurczę, dobrze, tak. Lightning okazał się z tym, wiesz, taki głupi spoiler z tyłu. No ale okazał się być naprawdę mocny, no dobra, ale powiem ci, że to nie jest wcale głupi spoiler, bo faktycznie jest używany. Wiesz, jest spoiler taki od góry normalnie, dociskowy, ale to on właśnie sprawia zazwyczaj, że gorzej samochody się tutaj sprawują. A, rozumiem. Aż się wziął zrywne samochody, bez kitu. Ja ci od razu chcę powiedzieć, że takim samochodem jak ty teraz jedziesz, ostatnim razem zdobyłem 8 punktów. No. Więc tutaj dużo od ciebie zależy. Chyba w lewo trochę byś musiał, tak minimalnie w lewo jeszcze na koniec. Szóstka będzie? Czy czwórka? Oj, do czwórki spadłeś. Aj. Ale no, tu nie hamowałem, nie? Tak? Miałem wrażenie, żeś przyhamował trochę. No dobra. Nie. Ten pojazd, ten. Ja nim szóstkę zrobiłem, to on wypadł jakoś lepiej niż myślałem, na to wychodzi. To się zdziwiłem trochę. Tak, no. Jakim cudem ja nim zrobiłem szóstkę, to ja nie wiem. Chyba po prostu odkręciłem wroty i nara. Jaki był ogólnie najgorszy wynik? Nie mówię o wygraną przegraną, tylko wynik. Nie wiem, czy nie Bartkowy. Ojojoj. Bartek ma, no wiesz, no 4 razy 0 jak trafiasz, no to jest problem, nie? Jednak. Dużo, musiał być dychę walny dosłownie, jak kilka razy. Szóstka, no i super. Bardzo podobne skoki wykonuje teraz. No już ci mówię, wydaje mi się, że Bartek albo ja miałem najgorszy. Nie, Bartek. Parę punktów miał mniej ode mnie. A za najlepszy? Moim pierwszym razem. Słucham? A najlepszy? A najlepszy miałem ja, chyba nawet w ostatnim odcinku, tak mi się też zdaje, z tego co patrzę. Albo nie, albo Łobuzik miał, może. Wydaje mi się, że może Łobuzi miał. Dobra, jedzie. Nie pojadę nim. Chciałbyś mi wyłączyć te hamulce, czy co? Nie, już. Albo... Chyba, żeś sobie luz wbił, albo ja ci wbiłem, albo coś. Możliwe, że ty, bo ja nie naciskałem. Dobra. No, Łobuzik miał chyba jednak więcej punktów. Mi się wydaje, że Łobuzik miał 60 raz. Coś takiego, no, Łobuzik wtedy nie miał mniej niż 6 punktów, a miał chyba 8? No, to coś ten deseń. Miał 48 z 8 i 12 z 6. Oj, zawahałeś się tam trochę. Troszeczkę i to cię kosztuje chyba punkty, ale 6 jest. Powiem ci, robisz dosłownie identyczne skoki jak w pierwszej serii. No. Masz identyczną punktację w tym momencie jak w pierwszej serii, a ja mam trochę lepszą, bo poprawiłem jeden skok. Ale bardzo, bardzo podobno oddajemy skoki. Tutaj była chyba szansa też na dychu. Tu miałeś dychę. Nie, tu miałem 8. Ale tu nie trafiłem po prostu w dychę. A faktycznie tu miałeś 8. Tu tak, nie trafiłem chyba, to było to, tak. Tu było to, że jakbym trafił, to bym miał, pozdro. Tak. Jakbym trafił, to była dycha, ale nie trafiłem, więc nie było dychy, była 8. Znowu nie trafiłem. Aj. Co mi zaliczamy, bo trafiłem pomiędzy w sumie. 6 czy 8. Co? Powtórz, chyba że chcesz powtórzyć skok. Nie, no bo to mogę w dychę wtedy. Nie? Ja sobie dam 6, powiedzmy. Jak wolisz, mi to jest naprawdę... I ostatni skok, czekaj, ja ci nawet ten pojazd dam centralnie na środek, ułatwię ci trochę. Patrz. Czuję. Masz tutaj ułatwiony, ten będziesz miał przejazd, dobra. Dawaj. Oj. Dobra, tu jest 20. Ułatwienie, no. Dobre ułatwienie, tylko... Coś ty zrobił. Auto delikatnie stwierdziło, że on woli lewą stronę, wiesz? No skręcasz w lewo mocno, panie. Nie skręcam. Nie. To jest full cross, tak coś. Jakbyś się znał, to jest full cross, tak. Dobra.
Dobra, zobaczymy za moment. To bardzo szybko. Lewy. Dawaj, 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 dawaj. W lewo, w lewo, dobra, chyba jeszcze. Teraz trochę w lewo. Tak, lewa, lewa. W lewo i pojechałeś w prawo. Jak w prawo, jak daję w lewo? W prawo, żeś skręcił. Będzie widziałem, jeden. Znowu jeden. Stary, dosłownie to samo zrobiłeś. No. Ale no powiem tak. Szczerze, to auto. Kurczę. No to złe wybrałeś chyba. No. To jest samo, którego ja bym nie wybrał, bo on jest zepsuty chyba trochę po prostu. Wziąłem go. Ja jadę teraz, czekaj, pojadę nim. Próbuj. I zobaczymy. Nosi ci go? Słucham? Nosi ci go? Czy mi się udało? Tak trochę kontruję minimalnie. No tak myślę, to było ten pojazd, no, 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 no. O, on po prostu traci dużo na prędkości, ale jak widać dwa tak. Lub cztery da radę nim zrobić jeszcze. No dobra, proszę państwa, czyli tak, moje samochody wygrały dzisiaj. Zdobyliśmy 46 punktów do twoich 30 punktów. Nie jest to wynik najsłabszy, ponieważ Bartek zdobył 24, aczkolwiek nie jest to też najlepszy wynik jakiś. Tak mi się wydaje, jeżeli coś się pomyliłem, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję bardzo PZRT za wzięcie udziału w tej serii. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko. Cześć.